Putin pęży muskuły. Przy granicy z Polską umieścił superbroń Putina, hipersoniczne, kindały, tuż obok polskich granic. Polska w zasięgu rosyjskich pocisków hipersonicznych kindżał. Po raz pierwszy samoloty z tymi pociskami zostały zauważone w poniedziałek w obwodzie kaliningradzkim. To sygnał ostrzegawczy. Rosjanie sprowadzają w pobliże naszych granic swoją najnowocześniejszą broń. Rosyjska hipersoniczna superbroń, czyli kindżały, są już w pobliżu polskich granic. Rosyjskie myśliwce MiG-31 i z zamocowanymi pod spodem pociskami hipersonicznymi CH-47M2 Kindżał zostały zauważone po raz pierwszy w poniedziałek 7 lutego. Kolejni świadkowie w mediach społecznościowych informowali, że rosyjskie maszyny przelatywały na niskiej wysokości w pobliżu lotniska na terenie obwodu kaliningradzkiego. To wyjątkowa sytuacja, gdyż wyposażone w kindżały myśliwce MiG-31 stacjonują zwykle w Achtubińsku w południowej Rosji w pobliżu granicy z Kazachstanem. Pocisk CH-47M2 Kindżał, po rosyjsku sztylet, to hipersoniczny pocisk typu powietrze-ziemia, który Rosjanie nazywają kompleksem lotniczym, wysokotoczny i gipierzwukowy awiacyjno-rakietny kompleks Kindżał. Składa się z rakiety CH-47M2 oraz przenoszącego ją samolotu MiG-31 KSDI-06. Jego długość wynosi ponad 7 metrów, zaś masa dochodzi do 4,5 tony. Zasięg kinżałów to 2000 km. Odpalenie pocisku z dużej wysokości znacząco zwiększa zasięg rażenia. W zasięgu rosyjskich pocisków znajduje się nie tylko Warszawa, ale także Paryż czy Londyn. Superbroń Putina, pocisk hipersoniczny Kindżał, może lecieć z zawrotną prędkością rzędu ma 80 około 3400 metrów na sekundę. Według rosyjskiego Ministerstwa Obrony, rakieta ma być przeznaczona m.in. do zwalczania lotniskowców i powinna dzięki swojej ogromnej prędkości pokonać system antyrakietowy przeciwnika. Istnienie hipersonicznych pocisków systemu Kindżał ujawnił 1 marca 2018 rok. W specjalnym orędziu prezydent Rosji Władimir Putin. Według niego, Rosjanie dysponują nimi już od 2017 roku, zaś pociski typu Kindżał nie mają swego odpowiednika na świecie. System Kindżał znacznie zwiększa zdolności rosyjskich sił powietrznych do reagowania na każdy możliwy akt agresji przeciwko naszemu krajowi. Wraz z innymi systemami broni strategicznej pomoże odstraszyć potencjalnych przeciwników Rosji. Główna jednostka napędowa zamontowana na pocisku przyspiesza głowicę do prędkości naddźwiękowej w ciągu kilku sekund. Manewrowanie pocisku z prędkością kilkukrotnie przekraczającą prędkość dźwięku pozwala mu niezawodnie przełamać wszystkie istniejące lub opracowywane systemy obrony powietrznej i przeciwrakietowej. Siergiej Surowikin, dowódca rosyjskich sił powietrznych. Niemiecki ekspert wojskowy Karl Bildt, współprzewodniczący Europejskiej Rady Stosunków Zagranicznych ECF, uważa, że w tej chwili w Kaliningradzie znajduje się połowa rakiet Kindżał, które posiada Rosja. Jego zdaniem zadaniem Kindżałów nie jest uderzenie w cele na Ukrainie, ale wysłanie sygnału ostrzegawczego dla państw NATO. Autor, Robert Bernatowicz.